Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z Q&A, czyli odpowiem na pytania, które zadawaliście mi na Instagramie. I już na kanale jeden Q&A się pojawił chyba 9 miesięcy temu? 8? Coś takiego. I tam odpowiadałam na pytania typu, jak to się stało, że założyłam kanał na YouTubie, kto mnie do tego zachęcił, jak reagują moi bliscy, od kiedy trenuję, jak to się wszystko zaczęło z moim trenowaniem. Takie raczej podstawowe rzeczy, więc tam Was odsyłam, jeśli któraś z tych rzeczy Was interesuje. Teraz postaram się już nie powtarzać tych pytań i wybrałam te, które najczęściej się pojawiały, na które jeszcze nie odpowiadałam, które są jakoś ciekawe, rzeczy, których mogliście nie wiedzieć, więc mam nadzieję, że czegoś nowego się tu dowiecie. Możemy zacząć od dwóch pytań związanych z Bookstagramem. Po pierwsze, to czy trudno założyć Bookstagrama? I drugie pytanie, które często jest mi zadawane, to rady dla osób nowych na Bookstagramie i Booktubie. Czy trudno jest założyć Bookstagrama? Nie, bo wystarczy, że po prostu założycie konto na Instagramie, wymyślicie jakąś nazwę i już macie Bookstagrama. A co do prowadzenia, to tak, moim zdaniem, pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia i wy nie musicie się z tym zgadzać. Ktoś może mieć inne rady i one też są dobre. Każdy ma swoje zdanie, pamiętajcie. Moim zdaniem najważniejsza jest systematyczność, wiecie, regularne posty, instastory, tak żeby ludzie mogli Was poznać, żeby mogli czegoś więcej się o Was dowiedzieć niż tylko Waszych opinii o książkach. Na pewno też fajne są posty, gdzie zadacie jakieś pytanie do obserwatorów, tak żeby mogli skomentować, żeby mogli też przedstawić swój punkt widzenia na temat poruszany w poście, czyli ważna jest systematyczność i moim zdaniem kontakt z obserwatorami i bycie naturalnym, bo tutaj moim zdaniem naturalność najbardziej przyciąga i to, że jesteście sobą i nie udajecie nikogo innego, bo to widać, jeżeli ktoś chce się do kogoś upodobnić, a to, że u kogoś to się sprawdziło, nie znaczy, że sprawdzi się to u Was. Pamiętajcie, bądźcie sobą i róbcie to, co Wam sprawia przyjemność i to, co czujecie, że będzie okej. Bo ludzi nie zmusicie na siłę, żeby Was oglądali, żeby Was lubili. Nawet jeżeli obserwuje Was 5 osób, to warto dla tych 5 osób coś tworzyć w tym internecie, bo to znaczy, że te 5 osób chce Was oglądać. Robicie coś, co na przykład sprawia im przyjemność, co im się podoba. I to jest po prostu w tym najważniejsze, bo dostaję bardzo dużo wiadomości typu, jak zdobyć dużą ilość obserwatorów. Słuchajcie, to nie jest tak, że to się zdobywa tak, o, zrobicie coś i następnego dnia będziecie mieli 10 tysięcy obserwatorów. Nie, po prostu róbcie to, co czujecie, to, co Wam się podoba. Jeżeli komuś innemu się to spodoba, to ta osoba zostanie. I tyle. I teraz jeszcze to mogę powiązać z jednym pytaniem, czyli co mnie denerwuje na Instagramie i Bookstagramie. I to jest też nawiązanie do tego tworzenia Bookstagrama. Ogólnie osoby, które tworzą swoje konta tylko po to, żeby dostawać książki za darmo. Jakby moim zdaniem to jest bez sensu i to bardzo widać, jeżeli ktoś robi to tylko i wyłącznie po to, żeby dostawać książki od wydawnictw, bo dostaję też wiele wiadomości typu założyłam konto na Bookstagramie dzisiaj i jak mam dostawać książki od wydawnictw już. Po prostu jeżeli ktoś robi to tylko po to, to uważam, że to nie ma sensu. Pojawiało się też dużo pytań o to, czy mam pracę, czy pracuję i mam takie szczęście, że BookTube i Bookstagram stały się moją pracą. Dlatego no, można powiedzieć, że mam pracę, pracuję. Jaki jest twój ulubiony film na podstawie książki? Wydaje mi się, tak pierwsze co mi przychodzi do głowy to na pewno Małe Kobietki, oczywiście Harry Potter. I wydaje mi się, że to są takie ekranizacje, które jakoś tak od razu mi przychodzą do głowy. Na pewno jest tych filmów więcej, ale po prostu w tym momencie sobie nic nie przypominam, bo ja nie oglądam jakoś dużo filmów, ale te dwie przychodzą mi do głowy jako pierwsza. Jakim typem osobowości jesteś? Więc tak, w liceum na pewno byłam, w gimnazjum, liceum, po prostu wcześniej, przed pójściem na studia, byłam ekstrawertykiem, na pewno. Później przez to, że nałożyłam na siebie bardzo dużo różnego rodzaju obowiązków, nie miałam czasu spotykać się z ludźmi kompletnie. Ja Was tutaj nie okłamuję, ja w czasie studiów praktycznie w ogóle nie wychodziłam, bo nie miałam po prostu na to czasu. Ja wychodziłam rano z domu, a wracałam o 22, 3 i tak było codziennie. Więc wtedy stałam się bardziej introwertykiem i też doceniłam bardzo swoje towarzystwo i bardzo lubię spędzać sama ze sobą czas, więc to doceniam, ale tak, no na początku byłam ekstrawertykiem, później przeszłam bardziej na introwertyka, a teraz myślę, że jestem ambiwertykiem, tak mi się wydaje. Czasami jestem ekstrawertykiem, a czasami introwertykiem. Zależy od dnia, od ludzi,
którzy mnie otaczają i od humoru, wiadomo. Czy powiesz coś o swoich studiach i planach na przyszłość? Miałam też pytania o to, co chcę robić po studiach, jak moje życie będzie wyglądać po studiach, jak to wszystko planuję, gdzie będę mieszkać, z kim będę żyć i tak dalej, więc już Wam zaraz na to wszystko odpowiem. Więc dla tych, którzy nie wiedzą, którzy są tu pierwszy raz, ja studiuję zarządzanie międzynarodowe w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem teraz na trzecim roku, piszę licencjat, staram się, więc tak. Na pewno jeżeli uda mi się obronić licencjat, wszystko pójdzie po mojej myśli, to wtedy pójdę na magisterkę. I po magisterce myślę, że pójdę w stronę PR-u, ale jeszcze tutaj to jest na razie taki zarys planu. Co do studiów, czy mi się tam podoba? Jest okej, okay. Jest dużo przedmiotów, które na pewno dużo mi dały i myślę, że ta wiedza przyda mi się w przyszłości, ale są też przedmioty, które moim zdaniem były całkowicie bez sensu. Wiadomo, jak na każdych studiach, myślę, że żaden kierunek nie jest idealny. Raczej nie żałuję tego, że poszłam na UJ, wiadomo, że na każdej uczelni są jakieś minusy, nie wszystko było tak jak chciałam, nie wszystko sprostało moim oczekiwaniom, no ale no nie ma źle, jest okej. Gdzie chciałabym mieszkać po studiach? Raczej Krakowie, bardziej nie. Na pewno nie chcę w Żywcu zostać i myślę, że raczej zostaniemy w tym Krakowie, ale no to zobaczymy jeszcze, jak to wszystko będzie. Wiadomo, że można tam sobie planować, ale życie i tak pisze własne scenariusze, więc zobaczymy. Ale raczej celujemy w Kraków. Jak już jesteśmy przy takich prywatnych rzeczach, to na pewno było pytanie, czekajcie, jak muszę tu znaleźć. Chciałabyś kiedyś wziąć ślub, czy wolałabyś żyć w luźnym związku? I też było drugie pytanie, czyli kiedy chciałabym wziąć ślub? Więc tak, ogólnie ślub chciałabym wziąć i najlepiej po studiach. Nie chcę w trakcie studiów. Nie wyobrażam sobie wziąć ślub i w poniedziałek, na przykład w sobotę wziąć ślub i w poniedziałek iść na zajęcie jakby. No nie, to nie jest coś, o czym marzę. Więc tak, po studiach na pewno chciałabym wziąć ślub. Dalej pojawiają się pytania, ile mam lat i ile mam wzrostu. Mam 21 lat, w październiku tego roku skończę 22 i mam około 1,65 m. Zależy od dnia tak naprawdę i od tego, kto mnie mierzy. Zazwyczaj mam między 1,64 m a 1,66 m. Teraz pytanie, które pojawia się codziennie, czyli jak szybko czytam, jaka jest moja prędkość czytania, ile stron na godzinę potrafię przeczytać, ile stron na minutę czytam i tak dalej. I teraz tak, podstawowa informacja o mnie to, że ja jestem dyslektykiem i to ma mocny wpływ na to, jak szybko czytam, ponieważ ja nie czytam szybko. U mnie zazwyczaj na przykład, o, taka książka, która ma tyle tekstu na stronie, myślę, że jedną stronę przeczytam 50 sekund, więc to nie jest jakoś szybko. Należy też, wiadomo, ile jest tekstu na stronie, jak duża jest czcionka i tak dalej, ale no zazwyczaj to jest około tyle. Ja ogólnie zawsze czytałam wolniej przez tą dyslekcję, robiłam błędy ortograficzne, dalej mi się zdarzają, pomimo tego, że wiem, jak co się pisze, pomimo tego, że czytam dużo książek, to i tak błędy mi się zdarzają, z interpunkcją zawsze miałam problemy, więc nie wyrosłam z tego, chodziłam na zajęcia, chodziłam na jakieś tam, wiecie, gdzieś tam, żeby tej dysleksji się jakoś pozbyć, ale niestety dalej jest i dalej odczuwam to, że ją mam, więc przez to też moja prędkość czytania nie jest jakaś wyśmienita. Wiadomo, że przez to, że zaczęłam więcej książek czytać, przez to też zaczęłam szybciej czytać, ale też no nie jest to jakaś zawrotna prędkość. Czy czytałaś Instytut Stephena Kinga? Jeśli tak, to czy ci się podoba? Oczywiście, Instytut to była jedna z najlepszych książek 2019 roku. Czytajcie koniecznie, świetna. Jak się czujesz? Dziękuję za to pytanie. Czuję się okej. Jestem troszkę przemęczona sezonem, całym wyjazdami, obozami, zawodami, sesją i wszystkim naraz. Ale jest okej, nie narzekam. Zawsze mogło być gorzej, a jest naprawdę spoko. Pierwszy był kanał czy Bookstagram? Bookstagram był pierwszy, ponieważ założyłam go na przełomie maja i czerwca 2019, a YouTube, kanał na YouTubie pojawił się 2 listopada. I teraz możemy przejść już do pytania, jak wyglądały twoje początki z nagrywaniem? Jakie miałaś zasięgi? Moje początki z nagrywaniem wyglądały tak, że 2 listopada dodałam film na YouTube'a i w ciągu 24 godzin miałam około 300 subskrypcji, czego się kompletnie nie spodziewałam. Dla takiego porównania, wtedy na Instagramie w momencie przed dodaniem filmu miałam około 900 obserwatorów, po dodaniu filmu już później nagle skoczyło mi ponad 1000 i wtedy też właśnie przyszło mi te 300 pierwszych subskrypcji w pierwsze 24 godziny. I to było 2 listopada, 2 listopada.
Pierwszy 1000 wybił mi w styczniu 2020. Tak było. I co? Jak to na początku wyglądało? No, gdy miałam te 300 subskrypcji, to myślę, że moje filmy miały do 1000 wyświetleń na początku. Coś między 800 a na przykład 1500. Nie jestem wam w stanie teraz powiedzieć, bo po prostu nie pamiętam. Ale coś takiego. No i później jak te ilość subskrypcji rosła, no to wiadomo, wyświetlenia też wtedy rosły. Jak długo już uprawiasz lekkoatletykę? Na to pytanie odpowiadałam w tym pierwszym Q&A-u, ale tam było... Jak to się wszystko zaczęło, czy coś takiego, tutaj tylko powiem, że uprawiam lekkoatletykę od 14 roku życia, czyli w tym roku będzie już 8 lat. Ulubiona lektura szkolna, na pewno Proces Franza Kafki, na pewno Jądro ciemności Konrada i na pewno też Granica Zofii Naukowskiej i też Wesele bardzo lubię. To są takie lektury, które pierwsze przychodzą mi do głowy. I też, jeżeli już jesteśmy przy szkole, to ulubione przedmioty w szkole, jakie miałam. Na pewno to był angielski i polski. Bardzo lubiłam też przez pewien czas geografię, później nauczycielka troszkę mnie do niej zraziła. Przez pewien czas lubiłam też historię, ale nauczyciele mieli bardzo duży wpływ na to. Ogólnie uważam, że jeżeli masz fajnego nauczyciela, to polubisz przedmiot, ale jeżeli nauczyciel jest tragiczny, to też przedmiot w odbiorze będzie dla ciebie tragiczny. Nie wiem, no takie jest moje zdanie i ja też takie miałam odczucia. Ale tak, najbardziej lubiłam polski i angielski. Czy ktoś kiedyś śmiał się z tego, że nagrywam? Raczej nic bezpośrednio. Mnie nie spotkało takiego. Wiadomo, czasami znajomi coś tam żartowali, ale to nie było nic negatywnego i raczej zawsze wszyscy mówili, że super. Ale założę się, że są osoby, które mnie znają, wiecie, tam prywatnie, przed tym jak założyłam kanał i Instagram. I na pewno, no wiecie, coś tam się śmieją, jakieś plotki lecą, bo to się dość szybko rozeszło, że ja nagrywam. Wiecie, w moim środowisku na przykład z Żywca. Więc na pewno są takie osoby. Czy mnie to w jakikolwiek sposób rusza? Ani trochę, bo to świadczy tylko i wyłącznie o tej osobie, która się śmieje. Jak bardzo niedojrzała jest, że śmieszy ją to, że ktoś mówi o książkach. Jakby nie wiem, co w tym śmiesznego jest, no ale cóż. Więc na pewno ktoś taki jest, ale ja już na to wpływu nie mam i też mnie to mało obchodzi. Masz może jakieś porady, jak wyjść z zastoju czytelniczego? Ja nagrałam chyba dwa filmy o książkach idealnych na zastój czytelniczy. Tutaj wam się wyświetlą. I też mogę wam je podlinkować po prostu w opisie, jeżeli nie zapomnę, mam nadzieję, że nie. A tak poza samymi książkami, to nie zmuszajcie się do czytania, bo moim zdaniem takie ciągłe chwytanie książek i próba czytania, gdy wam się nie chce czytać, przedłuży wasz zastój czytelniczy i coraz bardziej będzie was to zniechęcać. Odłóżcie książki, nie myślcie o nich. Jeżeli tylko nie chcecie o nich myśleć, to po prostu nie myślcie. Jeżeli nie chcecie po nie sięgać, nie sięgajcie. Ta ochota przyjdzie zaraz, szczególnie jeżeli całkowicie się od nich odetniecie. I tyle, no. Jeśli nie macie ochoty czytać, to po prostu nie czytajcie i nie zmuszajcie się do tego. I też polecam oglądać wam po prostu Bookstagrama i Booktube'a, bo wtedy na pewno was to w jakiś tam sposób zachęci i zmotywuje do czytania. Jakie sporty lubisz uprawiać poza bieganiem? Ogólnie ja po pierwsze nie mam czasu, do czego zaraz przejdziemy, a po drugie nie mogę ryzykować pod względem kontuzji, ponieważ każdy inny sport może w jakikolwiek sposób mi zaszkodzić, może spowodować u mnie kontuzję, może zaburzyć trochę ten trening, który robię, więc no nie uprawiam żadnego sportu, raczej nie jest to w tym momencie wskazane i tylko trenuję lekkoatletykę. I teraz myślę, że zakończymy to pytaniem o to, jak organizuję czas, że ogarniam tyle rzeczy. Już na to odpowiadałam jakiś czas temu na reading vlogu, tutaj wam go też zostawię, ale postaram się teraz jakoś bardziej wam to przybliżyć i przybliżyć wam to, jak to u mnie wygląda dokładniej i jakie mam dla was rady. Na początku przybliżę wam to, jakie ja mam obowiązki i co najczęściej robię. Więc po pierwsze, największa rzecz to studiuję dziennie. Do tego trenuję lekkoatletykę, trenuję codziennie, wyjeżdżam na obozy, wyjeżdżam na zawody. Gdy mam sezon, te zawody są co najmniej co tydzień. Obozy trwają od tygodnia do dwóch tygodni, więc no troszkę czasu to pochłania. Do tego oczywiście nagrywam na YouTubie, prowadzę Instagrama, więc tutaj trzeba uwzględnić czas na nagrywanie, czas na montowanie filmów, wrzucanie, tworzenie postów, robienie zdjęć, odpisywanie na wiadomości. Do tego też przemieszczam się ciągle między Żywcem a Krakowem, ponieważ w Żywcu nagrywam. W Krakowie czasami też zdarza mi się nagrywać, ale jednak wolę to tło książkowe, a nie to w Krakowie.
Więc no to jest trasa około godzina 40, godzina 50. Na same treningi schodzi mi około, łącznie z dojazdem, zrobieniem treningu i wróceniem, jakieś myślę 4 godziny około. Czy ja robię coś jeszcze? No i czytam czasami, wiadomo. I chyba tyle z takich głównych rzeczy w moim życiu. I teraz tak, pierwsza najważniejsza rzecz. Ja sama na siebie to nałożyłam. Nikt mnie do tego nie zmusza, to jest moja decyzja. I już sobie wypracowałam to funkcjonowanie tak, że jestem w stanie tak żyć, robić dużo. Ja nie lubię robić mało, ja nie lubię siedzieć, bo mnie męczy bardziej siedzenie i nic nie robienie niż robienie wielu rzeczy jednego dnia. Więc ja taka jestem i to lubię, nie każdemu to spasuje oczywiście. Ja już jestem do tego bardzo przyzwyczajona, bo moje życie już tak od dłuższego czasu wygląda. To, co mi najbardziej pomaga, to oczywiście najprostsza rzecz na świecie, kalendarz. Tylko że ja w tym kalendarzu nie piszę sobie po prostu hasłowo, tylko ja rozpisuję, gdy mam na przykład ciężki dzień i mam bardzo dużo do zrobienia, to ja godzinowo rozpisuję sobie wszystko dosłownie, co muszę zrobić, nawet z przerwami na jedzenie, bo wtedy jestem w stanie zobaczyć, gdzie mam jakieś luki czasowe, gdzie coś jeszcze mogę wcisnąć, gdzie mogę na przykład odpocząć, cokolwiek, więc to polecam. Do tego mam też taki jakby system kolorystyczny, czyli na przykład rzeczy związane ze sportem mam jednym kolorem, rzeczy związane z YouTube'em mam drugim kolorem, rzeczy związane z studiami mam trzecim kolorem, więc wszystko mam kolorystycznie pozaznaczane. Ja jestem ogólnie zwolenniczką papierowych kalendarzy, ale telefonu też używam. Na telefonie sobie robię to-do list, czyli listy rzeczy do zrobienia na dany dzień. Tam sobie zaznaczam to, co już zrobiłam. Ustawiam też sobie przypomnienia, na przykład gdy mam, nie wiem, wczoraj miałam do fizjoterapeuty na 15:30, no to na 15 ustawiłam sobie przypomnienie, że za 30 minut mam być u fizjo. I to też jest bardzo przydatne, bo nie musicie tak jakby cały czas myśleć i pamiętać o tym, co musicie zrobić, bo to jest bardzo męczące, gdy sobie nie zapiszecie czegoś i za wszelką cenę próbujecie o tym cały czas pamiętać. Ja też już mam to tak wypracowane, że ja raczej zapamiętuję to, co mam zrobić i pamiętam o jakieś tam dalszych terminach i też tych bliższych, ale gdy dopiero zaczynacie takie funkcjonowanie, albo gdy jest to u was sporadycznie, to polecam rozpisywać sobie wszystko. Ja wiem, że to może być na początku dziwne, może być straszne, męczące, ale myślę, że to się przydaje i to u mnie sprawdza się najlepiej. Więc myślę, że tu już się zatrzymamy. Postaram się jeszcze za jakiś czas nagrać kolejne Q&A, gdzie odpowiem na resztę pytań, gdzie też będziecie mogli zadać jakieś nowe. Jeśli macie do mnie jakieś szczególne pytanie, to zawsze możecie mi je napisać w komentarzu, ja postaram się na nie odpowiedzieć i też możecie do mnie oczywiście pisać na Instagramie w wiadomości prywatnej. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem, cześć!